Cześć, witam wszystkich. Chyba będziemy już zaczynać. Nazywam się Dominik Bożko. Jestem deweloperem już od prawie dekady. Pracuję głównie na backendzie i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami niektórymi z moich doświadczeń, jeśli chodzi o budowanie mikroserwisów. No i te mikroserwisy to jest już nie taki nowy temat. Jest on dość często spotykany. Każdy, kto jeździ na konferencje, na pewno był na jakimś toku o mikroserwisach. I z grubsza wiemy, czym są te mikroserwisy. Dzielimy nasze funkcjonalności na jakieś części, budujemy nasz soft, między tymi częściami jest jakaś warstwa transportowa i w ten sposób tworzymy nasz system. I kiedy te mikroserwisy powstawały, pojawiła się taka potrzeba sformalizowania, co to jest. I dla przykładu Martin Fowler napisał, że opisał mikroserwisy jako rodzaj architektury i że jest to podejście polegające na tworzeniu aplikacji jako zestawu niewielkich serwisów uruchamianych jako osobne procesy i komunikujących się za pomocą lekkich mechanizmów. Serwisy te odzwierciedlają zastosowania biznesowe i można je instalować niezależnie za pomocą zautomatyzowanych mechanizmów. To jest strasznie dużo tekstu i on strasznie dużo próbował nam tu powiedzieć i okazało się, że to troszkę tak nie działa, że i tak nie wiemy, co to jest, że te definicje nie opisują mikroserwisów, bo one nie muszą być małe, nie muszą być zautomatyzowane, mogą. Pojawiły się później kolejne definicje, na przykład Adrian Cockford. Architektura oparta o luźno połączone serwisy tworzone w ramach specyficznego kontekstu. Tutaj mamy powiązanie z domain driven design. Inna definicja, bardzo mi się ona podoba. Mikroserwisy to architektura pozwalająca budować stale dostępny, rozproszony system w ramach rozproszonej metody wytwarzania go. Byłem bardzo ciekawy, co to jest ta rozproszona metoda wytwarzania, oprogramowania. Specjalnie to sprawdziłem. Okazało się, że polega to na tym, że część twojego zespołu siedzi po drugiej stronie korytarza. A najlepiej w Chinach. I tak naprawdę te definicje nie sprawdzały się. Jeżeli poszukamy w internecie, okaże się, że to, co jest dla nas dostępne, są to tak naprawdę pewne porady. I takie porady to na przykład twórzmy mikroserwisy, jeżeli część naszego softu skaluje się w inny sposób. No i to jest bardzo sensowne, prawda? Bo jeżeli mamy jakąś potrzebę czegoś, co powinno być replikowane, no to nie chcemy wszystkiego replikować. No rzeczywiście jest coś, co fajnie wsadzić mikroserwis. Czy jest coś, co wymaga częstszego wrzucania na produkcję? Ponownie, tak, warto to wsadzić mikroserwis. Czy jest jakiś podzbiór tabel w naszym systemie, który jest oddzielony od reszty? Warto to wydzielić. Albo czy jest coś, nad czym jakiś zespół pracuje całkowicie osobno? No nie chcemy im wchodzić w drogę, prawda? Warto to wyjąć. I ostatniego nie znoszę. Jeżeli jest coś, co tak czuje się, to mam takie poczucie, że jest takie dodane albo niepasujące. No problem jest taki, że jak mamy ten monolit i zaczniemy go przebudowywać, to w pewnym momencie wszystko będzie wydawało się dodane i niepasujące i stąd się biorą złe mikroserwisy. My zaczęliśmy tworzyć mikroserwisy dość wcześnie, niedługo po tym, zanim pojawiła się w ogóle idea mikroserwisu. No i troszkę robiliśmy to na wariata. Nie do końca rozumieliśmy jeszcze, jak je robić, nie do końca wiedzieliśmy, co jest potrzebne. Mieliśmy dwa monolity, nie pracowało nam się z nimi bardzo dobrze. I poczytaliśmy o tych mikroserwisach, stwierdziliśmy, ok, to brzmi dobrze, spróbujmy. I ten projekt się udał, w sensie on poszedł do klienta, klient był zadowolony, ale nam coś nie pasowało. Nie pracowało nam się z tymi mikroserwisami tak dobrze, jak internet nam to obiecywał. Coś w tym było nie tak. I dziś już wiem, po latach, że wtedy ponieśliśmy porażkę. Projekt się udał, ale my ponieśliśmy porażkę, ponieważ nie zbudowaliśmy mikroserwisów, zbudowaliśmy coś, co się nazywa rozproszony monolit. I ten rozproszony monolit to jest coś jeszcze gorszego od monolitu. I on się bierze stąd, że monolit
jest gdzieś tam cały czas w naszych głowach. Nawet jeżeli zaczniemy budować mikroserwisy, jeżeli to wciąż to myślenie o monolicie przenosi się na to, co robimy. I tutaj ponownie jak z mikroserwisami, mamy pewne objawy tego, że budujemy rozproszony monolit. I na przykład, jeżeli mamy 20 mikroserwisów i cokolwiek zrobimy, musimy wszystkie 20 za każdym razem redeployować, bo inaczej nic nie działa, to jest rozproszony monolit właśnie. Jeżeli musimy coś zmienić, mamy małą zmianę biznesową, ale ta zmiana będzie się propagowała na inne nasze mikroserwisy, to jest dobra oznaka, że właśnie zbudowaliśmy rozproszony monolit. Jeżeli musimy prosić o pozwolenie, znaczy o zgodę inne teamy, nie powinniśmy tego robić, bo mikroserwisy właśnie obiecują nam niezależność, tam bycie zwinnym, bycie szybkim. Jeżeli robimy jakąś zmianę, musimy poprosić innych, spytać, kiedy oni mają czas wziąć to pod uwagę, no to znaczy, że się od czegoś uzależniliśmy i to nie są mikroserwisy. Wreszcie dość dobrym objawem jest to, że nasze mikroserwisy ciągle rozmawiają ze sobą. Dlatego, że mikroserwisy powinny być zbudowane dookoła jakichś zagadnień biznesowych. I taki mikroserwis powinien potrafić coś zrobić w miarę samemu. Oczywiście od czasu do czasu będziemy musieli do czegoś się odwołać, ale jeżeli ciągle tam wysyłamy się na kolejki, odbieramy, żeby cokolwiek osiągnąć, znaczy, że właśnie jest to rozproszony monolit. I czemu ten rozproszony monolit jest zły? Dlatego, że jest coś jak zasada Pareto. I zasada Pareto, jedna z wersji Pareto mówi, że 80% zmian dokonujemy w 20% kodu. I przy monolicie to działa w taki sposób, że istotnie intensywnie pracujemy nad jakimś wycinkiem kodu, ale cała reszta jest też dotykana, jest zmieniana. I chcemy podnieść jakąś wersję na potrzeby tych 20%, będziemy musieli wrócić do tego starego kodu i coś tam pozmieniać. Mikroserwisy uwielbiają tę zasadę, bo jeżeli napiszemy mikroserwis i ten mikroserwis działa, on jest przetestowany, on jest udokumentowany, on trafił do klienta, robi swoje rzeczy, nie powinniśmy już musieć go dotykać. To nie ma sensu. Po co ponosić w nim głowę z wersji 16 do 17 w kodzie, który działa i robi to, co musi. Rozproszony monolit właśnie powoduje, że będziemy cały czas dotykać kod, którego nie powinniśmy musieć dotykać. Czyli cały czas będziemy pracowali z tym, co już jest gotowe. Są różne sposoby, na jakie tworzymy ten rozproszony monolit. Jednym z głównych jest zasada do not repeat yourself. To jest straszna herezja, wiem, bo to jest pierwsza rzecz, którą uczymy programistów, prawda? Nie powtarzajcie się, wydzielajcie swój kod, będziecie go raz testować, będziecie mieli mniej bugów, będzie łatwiej wszystko znaleźć, będzie łatwo wszystko zrozumieć. No i to się super sprawdza w monolicie, prawda? Mamy te nasze string utils, robiliśmy je tu, zrobiliśmy je tam, rzucamy je do jednej klasy, wszystko jest w jednym miejscu, przychodzi nowy programista, coś potrzebuje, mówimy tak, tam jest klasa string utils, zrób to. Ale to przestaje być takie łatwe przy mikroserwisach, dlatego że to już nie jest osobna paczka, to już jest wydzielona biblioteka. To jest całkowicie nowy projekt, całkowicie nowe repozytorium, to są nowe pipeliny, to jest nowy deployment, to już staje się skomplikowane. I to jest bardzo prosty przykład, prawda? Mamy dwa mikroserwisy i mamy naszą wydzieloną bibliotekę. I wszystko jest w wersji pierwszej. No ale skończyliśmy pracować nad tym mikroserwisem pierwszym, on został w tej wersji pierwszej, on dalej używa wersji pierwszej wydzielonej biblioteki. Jednak mikroserwis drugi dalej się rozwija. Wydzielona biblioteka razem z nim. Mamy wersję drugą. Mamy wersję 22. I w tym momencie musimy dokonać małej zmiany w mikroserwisie pierwszym. Małej zmiany, czegoś niewielkiego, co jednak musi dotknąć tego kodu z wydzielonej biblioteki. I co musimy teraz zrobić? Zamiast dokonać naszej małej zmiany, musimy podnieść wersję wydzielonej biblioteki o 22 do góry. Tego kodu, którego używaliśmy w wersji pierwszej, już może nie być. On może być zupełnie inny. Mamy kupę nowej roboty, ponieważ uzależniliśmy nasz mikroserwis pierwszy od wydzielonej biblioteki, nad którą może pracować ktoś zupełnie inny. I w momencie, jak to się dzieje, w momencie, jak jest ten piątek wieczór i przychodzi nasz PM i mówi, tylko ta jedna mała zmiana, tam coś trzeba małego zrobić, to macie mikroserwisy, to na pewno będzie szybkie, no to wyglądamy wtedy tak.
bo troszkę nie tak to wszystko miało wyglądać, prawda? Nie to nam te mikroserwisy obiecywały. No i to był bardzo prosty przykład, ale to tak nie będzie, bo tych mikroserwisów będzie N w pewnym momencie i tych wydzielonych bibliotek będzie, zacznie robić się bardzo dużo. I jeżeli będziemy chcieli coś zmienić, będziemy musieli, zupełnie jak w monolicie, pójść do innego teamu, spytać, słuchajcie, chcemy coś zmienić w tej wydzielonej bibliotece, czy możemy to teraz zrobić, będziemy mieli czas tam coś podnieść. Oczywiście te teamy będą w różnych krajach, mamy rozproszony model programowania, prawda? Jeżeli chcemy mieć mikroserwisy, musimy zatrudnić kogoś w Chinach albo w Stanach. I cały ten koszmar, który był w monolicie, koszmar tego, że nic nie dało się osiągnąć, że cała firma musiała się zgodzić na to, żeby podnieść wersję commonów, czy dodać coś nowego, czy zmienić, nagle okazuje się, że ten sam problem istnieje w mikroserwisach. Jeżeli byśmy odpuścili to wydzielanie kodu, zostawilibyśmy ten kod w naszym mikroserwisie, ten problem by się skończył. I owszem, ten kod byłby zduplikowany. Jednak mikroserwisy są małe, tworzymy je raz, one mają zadziałać. Bardzo rzadko się zdarza, że później będziemy musieli do nich wracać, bo one są na tyle niewielkie, że często szybciej jest napisać nowy, zamiast teraz spróbować po 3 latach rozkminić, o co w tym starym chodziło, co tam ten programista robił, jak to działało. W wypadku, jeżeli kończymy pisać mikroserwis, możemy się serio zastanowić na tym, żeby to, czego używamy, skopiować do niego i to tam zachować, bo wtedy bronimy się przed tym, przed pracą innych ludzi i przed uzależnianiem się od pracy innych ludzi. Sam Newman napisał, że zagrożenia związane ze zbyt dużymi powiązaniami pomiędzy mikroserwisami są o wiele większe niż zagrożenia wynikające z duplikacji kodu. I ja się z tym naprawdę serio zgadzam. Innym zagrożeniem dla mikroserwisów są różne zewnętrzne zależności, których używamy. Tak jak wydzielone biblioteki były wewnętrznymi zależnościami, teraz sobie porozmawiamy o zewnętrznych. I tutaj istnieje pewna praktyka, która bardzo przeszkadza mikroserwisom. Spotkałem się już z tym w kilku firmach. Jest to taka idea, że wszyscy musimy używać jednej wersji biblioteki. Wręcz jest to w jakiś sposób wymuszane. Istnieje jakiś gradlowy plugin albo Mavenowy, który tam nadaje te wersje i każdy kawałek softu w firmie musi używać tego samego. I przy monolicie to się bardzo dobrze sprawdzało, no bo nie chcielibyśmy mieć w naszej monolicie importować na raz 7 różnych wersji samej biblioteki, ale przy mikroserwisach to się przestaje sprawdzać, ponieważ znowu tracimy tą przyjemną zasadę Pareto, ponieważ jeżeli ktoś będzie chciał podnieść wersję biblioteki, to nagle się okaże, że trzeba wrócić do każdego mikroserwisu, który używał tej biblioteki i znowu ją podnieść. I naprawdę nie naprawimy świata, dlatego że nagle głowa w naszym działającym projekcie zmieni się z wersji 16 na 17. Czyli coś działa, zostawmy to, niech działa dalej. No, oczywiście jest jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o zewnętrzne biblioteki. Problem, który wszyscy znają bardzo dobrze, czyli zależności tranzytywne. I tutaj ponownie, używając zbyt dużo zewnętrznych bibliotek, uzależniamy się od czegoś, co robi ktoś. Nasz mikroserwis powinien być bardzo prosty i powinno się nam łatwo z nim pracować. Ale jeżeli zaczniemy pakować za dużo bibliotek i jeżeli pozwolimy innym na decydowanie o wersjach tych bibliotek, nagle się okaże, że rozwiązujemy problemy innych osób, że uzależniliśmy się od ich problemów, zamiast martwić się naszymi problemami. Będziemy musieli, zamiast pracować nad nowymi mikroserwisami, będziemy rozwiązywali konflikty z zależnościami starych. I wrócimy ponownie do całego koszmaru w monolicie, kiedy na pewno wszyscy tak mieli, że spędziliście przyjemny tydzień zastanawiając się, czemu wasz kod się nie kompiluje, bo ktoś dorzucił coś w pomie w nieodpowiednim miejscu, albo Gradle nagle stwierdził, że jednak on woli inną wersję zależności i wam o tym nie powiedział. Jedyny powód, dla którego powinniście zmienić mikroserwis, to jest zmiana biznesowa albo security. Nie powinniście mieć żadnych innych powodów, żeby ruszać swój działający, przetestowany mikroserwis. Jeżeli tak się dzieje, znaczy, że coś w tym wszystkim jest nie tak. Pewnym specjalnym rodzajem zależności są
klienci. Klienci dostępowi do różnych technologii, do API czy czegoś. I klienci są bardzo niefajni, jeśli chodzi o mikroserwisy, bardzo ich nie lubię, dlatego że mikroserwisy opierają się na pewnej elastyczności. To znaczy, jutro przychodzi do mnie PM i mówi, że jest potrzeba stworzenia nowej funkcjonalności. Ja mówię, super, napiszmy nowy mikroserwis. No ale nie mamy Javowców. No, za to tam jest jakiś świetny zespół C++owy, czy golangowy, czy jakiś, który siedzi właśnie na ławce, nie ma co robić, może mógłby wam pomóc. No nie, bo może mamy jakieś zewnętrzne technologie, a klient jest tylko w Javie. No to ich już nie zaprosimy do tego. Czemu z powodu wyboru innych osób ja muszę teraz cierpieć i ktoś ma wpływ na to, jak ja tworzę swoje mikroserwisy. Tutaj jest taki przykład z mojej kariery. Kiedyś używaliśmy właśnie bardzo fajnego API i tam był dostarczany klient. I ten klient był bardzo mały, bardzo prosty, bardzo fajny, super. Po czym w którejś kolejnej wersji oni postanowili rozszerzyć tego klienta, dodać nowe funkcjonalności. Czyli do tej pory pobierane dane były pobierane jako JSON, teraz można było pobrać plik CSV, Excel, coś tam jeszcze. No tylko okazało się, że nie zrobili tego na serwerze, a cały kod, który generował te formaty, wsadzili właśnie do klienta. Klient dalej pobierał JSON i po naszej stronie to transformował. Tylko to oczywiście oznaczało, że nasz mały, prosty klient ma nagle 20 zależności swoich, które zaraz zaczęły się gryźć z naszymi zależnościami. Musieliśmy rozwiązywać te problemy, ponieważ my też generowaliśmy w innej części naszego kodu Excel, używając nieco innego sposobu. I nagle my rozwiązywaliśmy ich problemy. Z jakiegoś powodu zupełnie inni ludzie gdzieś na świecie zmuszali mnie do ruszania mojego kodu i pracy moimi mikroserwisami, które działały. I to nie jest naprawdę fajne. Oczywiście taki klient będzie miał swoje zależności tranzytywne. Będziemy cały czas mieli kłopoty z tym, co inni robią. Każde podniesienie jakiejś wersji będzie dla nas problemem, a nie po to robię mikroserwisy, żeby męczyć się z takimi rzeczami. Najlepiej nie tworzyć klientów, tworzyć kontrakty. Opisujmy bardzo dobrze, czego wymagamy i co będziemy zwracać. Pozwólmy innym tworzyć ich własne oprogramowanie, bo oni najlepiej wiedzą, co potrzebują. Jeżeli twoje API ma 100 endpointów, mój mikroserwis nie będzie ich używał. Mój mikroserwis jest mikro, on będzie używał 3 albo 4. Po co mi twój ciężki klient? Wolę napisać swój, być może moja organizacja używa wszystkich 100, ale ja nie. Wolę napisać sobie swój własny, mały klient w moim kodzie, na którym ja mam kontrolę, w którym wiem, co się dzieje, niż być zmuszonym używać tego, czego ty na mnie wymuszasz. Dość niebezpieczne, jeśli chodzi o mikroserwisy, jest centralne planowanie. I przez centralne planowanie rozumiem, jest taki typowy przykład, niektórych być może znacie, takich architektów, którzy są nieco jak taki wielki pająk pośrodku sieci, który tam wszędzie wszystko rusza, dziundzia, ciągnie za wszystkie sznureczki, patrzy na każdy pull request, zagląda do każdej linii kodu, on musi wszystko wiedzieć. I właśnie tacy architekci generują bardzo duże problemy przy mikroserwisach, dlatego że prawo Conway'a, organizacje, które projektują systemy, budują rozwiązania, które są kopiami struktur komunikacyjnych tych organizacji. Jeżeli mamy takiego architekta, to nasze mikroserwisy też tak będą wyglądały. Gdzieś będzie ten kontroler na środku i inne będą rozłożone dookoła niego. Stracimy tą dużo niezależności. Również tacy architekci generują właśnie problemy, jeśli chodzi o wersje. Oni nie ogarną 10 różnych wersji całej biblioteki, oni właśnie będą chcieli jednej. Architekci powinni zmienić swój sposób myślenia przy okazji mikroserwisów. Mikroserwisy nie są wrogami architektów, są ich wielkimi przyjaciółmi. Jeszcze nigdy architekci nie mieli takiej władzy. Kiedyś rzeczywiście w monolicie oni musieli tego pilnować. W monolicie mała zmiana, mały błąd generował wielkie problemy dalej. Przy mikroserwisach tak nie jest. Jeżeli się pomylimy w naszym mikroserwisie, który ma 8 klas, no trudno, to nie jest koniec świata. Architekt nie musi pilnować wszystkiego, co robimy. Architekt może skupić się na tym, jak wszystko ma działać, jak ma się ze sobą kontaktować. Dzięki mikroserwisom nie musi podejmować swoich decyzji na podstawie tego, co czyta w internecie. Może rzeczywiście tego wypróbować.
Jaki problem w takim małym mikroserwisie podmienić jedną bazę na inną bazę, jeden klient na inny klient, tą technologię na inną technologię, dodać nowe logowanie? To staje się bardzo łatwe. Coś takiego można wrzucić na produkcję u jednego czy drugiego klienta, zobaczyć, czy to działa. To już nie, tam nie ma takich problemów jak z monolitem, kiedy każda instalacja czy deploy był wyczynem, który robiło milion osób. Tutaj jest to o wiele prostsze. Naprawdę mikroserwisy pomagają architektom i architekci powinni przestać robić tak zwany mikromanagement i skupić się na tym big picture tak zwanym, na tym, jak ma wszystko wyglądać, a nie tak, jak wygląda pojedyncza linia kodu. Jeżeli robimy mikroserwisy, musimy bardzo uważać, żeby nie zrobić nanoserwisów, bo nanoserwisy są to takie mikroserwisy, które ktoś podzielił za bardzo. I jest bardzo łatwo, właśnie refaktorując monolit, bardzo łatwo jest zrobić nanoserwisy. Dlatego, że istnieją, są pewne paczki czy moduły, które są dla nas dość dobrze już wydzielone w tym monolicie. Nam się wydaje, ok, to przesuńmy to do tego mikroserwisu, walnijmy na górę warstwę API i wszystko będzie super. No ale nie będzie super, dlatego że przecięliśmy business case. Jeżeli za dużo zrobimy takich nanoserwisów, dojdziemy do tego momentu, kiedy każda zmiana będzie wymagała zmiany w 10 różnych mikroserwisach. I albo będziemy naraz te 10 mikroserwisów zmieniali, deployowali. Oczywiście to już nie jest monolit, gdzie mieliśmy jeden pull request, rozwiązaliśmy konflikty i wszystko zadziałało. Teraz mamy 10 różnych projektów, mamy 10 pull requestów, musimy 10 razy rozwiązać te konflikty. Być może inne teamy nad tym pracują, więc zanim zrobimy pierwszy, to w pierwszym znowu mamy konflikty. Wszystko musi pójść na produkcję w tym czasie, inaczej nie zadziała. Albo musimy teraz wersjonować, czyli generujemy sobie problemy, tam gdzie tych problemów nie powinno być. Trzeba zawsze przemyśleć to, jak robimy te mikroserwisy i starać się nie decydować o architekturze właśnie na tablicy, tylko dobrze to omówić, przede wszystkim zastanowić się nad tymi przypadkami biznesowymi. Co taki mikroserwis powinien robić? Najtrudniejszą częścią, jeżeli chodzi właśnie o mikroserwisy, jest je poprawnie zaprojektować. I musimy pamiętać, że każdy projekt jest unikalny. Wasz projekt, wasza firma produktowa i wasz produkt będzie bardzo różny od mojej firmy produktowej i mojego produktu, a mój produkt będzie różny od klientów waszego software house'u. Tylko wy wiecie, co jest potrzebne. Nie znajdziecie porad w internecie. Nie oglądajcie toka, gdzie ktoś mówi, wow, mikroserwisy są super, mieliśmy taki monolit, to rozwiązało wszystkie nasze problemy. To nie jest prawda. On nie wie, jak wygląda wasz kod, on nie wie, jak wygląda wasz problem. Być może u was ten monolit jest sensowny. Mikroserwisy są bardzo trudne do zrobienia. To jest naprawdę wielki dodatkowy narzut na tworzenie kodu, właśnie związany z tymi kwestiami DevOpsowymi, cloudowymi. Warto je robić tylko wtedy, jeżeli możemy z nich skorzystać. Tylko wy jesteście w stanie zdecydować, czy w waszej architekturze mają one sens i czy one naprawdę wam pomogą. Nie rzucajcie się w nie, dlatego że ktoś powiedział, że są fajne. Wasze decyzje muszą być wasze. To jest jedyny sposób na sukces. Mikroserwisy dają bardzo dużo nowych możliwości, dają bardzo dużo fajnych opcji, ale trzeba zawsze pamiętać o odpowiedzialności, jaką ponosi się nie tylko za swoją pracę, ale za całą firmę. Bo okej, fajnie robi się mikroserwisy, ale one kosztują. One kosztują nas jako programistów, ale kosztują też firmę, która musi być może zatrudnić nowe osoby do obsługi mikroserwisów, nowych cloudopsów, devopsów, nowych specjalistów. Naprawdę trzeba się zastanowić, czy to wszystko ma sens, a nie stwierdzić, że uhu, chcemy robić, bo to jest fajne, bo to nie będzie wtedy fajne. I podsumowując, nie powiązujcie swoich mikroserwisów. Jest to najgorsze, co możecie zrobić. Nawet kosztem zduplikowania kodu, nieużycia jakiejś biblioteki, starajcie się, aby wasze mikroserwisy były tak niezależne od innych, jak to tylko możliwe. Bardzo uważajcie na zależności. Bardzo łatwo się wkopać w naprawdę duże problemy, szczególnie
jeżeli używamy zależności, które są bardzo ciężkie i mają 40 różnych tranzytywnych swoich zależności i tak dalej, naprawdę to zabija radość z pracy z mikroserwisami, jeżeli ciągle musimy między nimi się poruszać i coś naprawiać. Zawsze pamiętajcie o user stories, zawsze pamiętajcie o biznesie, bo dookoła tego powinniście budować mikroserwisy. Nie spieszcie się z nimi. Dobrze przemyślcie, czy warto je robić. I przede wszystkim KISS, keep it simple, stupid. Po to są mikroserwisy, aby były proste. Nie komplikujcie ich. Dziękuję.